Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu Masie, w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj mam na sobie swoją torebkę Basic B, moją piękną. I właśnie pędzę na pocztę wysłać dziewczynom Sarze i Ani. Myślałam, że im wręczę osobiście te torebki, dlatego poprosiłam Bigorię, żeby mi wysłali wszystkie, ale jednak mi się nie uda. Więc ja się zbieram, mam na sobie bardzo ładny sweterek od Ani, który zobaczycie w innym vlogmasie. Blazek w końcu zaczął siedzieć w swoim łóżeczku, bo miał z tym problem. Tak, Pyszku? Miałeś problem, nie chciałeś w nim w ogóle siedzieć, tylko go po prostu gryzłeś i maltretowałeś, ale w końcu się udało i w nim siedzi. Mówię, że o nim mówimy. Także Mati poszedł na kawkę z kolegą w galerii. Więc ja jadę też tam, bo tam jest poczta i też może do nich dołączę później. Ale najpierw poczta. Tutaj są torebki, jedna srebrna dla Ani, jedna złota dla Sary. Ale tak, ja się zmywam i do zobaczenia później w galerii. Chciałabym iść do H&M-u, dlatego że w H&M-ie jest teraz fajna nowa kolekcja. I chciałabym zobaczyć, co w trawie piszcie, jakąś sukieneczkę, czy coś, to tamto zobaczymy. Jestem przymierzani w H&M-ie. Oczywiście mam na sobie moją torebeczkę w złotym kolorze. I, aha, outfit, dżiny, baletki, bo jechałam samochodem, sweter od Ani z H&M-u. I tutaj mam do mierzenia piękny, gruby sweter, zobaczcie, taki długi. Myślałam, żeby go nosić do tych moich skórzanych leginów. W takim śmietankowym kolorze i dwie sukienki w moich kolorach, ale właśnie się zastanawiam, tu wziąłam 14, tu wzięłam 16, żeby sobie zobaczyć rozmiary. Nie wiem, która mi się podoba, obie są ładne. Ja je widziałam wczoraj na stronie, dzisiaj już są za 10 funtów, także zmierzę obie. Zobaczmy, w której będę lepiej wyglądać, czy w ogóle będę w tym wyglądać, bo ja nie lubię za bardzo kwiatów, ale to nie są takie typowe kwiatki, tylko takie, wiesz, tylko takie maziaje. Mierzę. Lawet. Zobaczcie, jaki gruby i długi. Akurat taki dzisiaj mam, wiecie, spodnie pory wielkie, z tyłu dłuższy. On jest taki duży, mięsisty, piękny kolor. I myślę, że właśnie do leginów będzie idealny. Biorę. Piękny. Duży golf i teraz sukienka. Wiecie co? To jest 16 i ogólnie jest spoko, ale chyba za duża. Nie. A spróbuj jeszcze tą mniejszą zieloną. Chyba ta mi się nawet bardziej podoba, jak teraz na nią patrzę. Kolor ładny, ale taki namiot robi jeszcze większy niż bym chciała. To jest ta druga. Kurczę, no lepiej wygląda, ta jest mniejsza, ona i tak jest duża, zobaczcie, to jest 14, ona jest naprawdę duża, więc mogłabym wziąć mniejszą, ale wtedy tutaj w biuście byłoby nie tak. No nie wiem, nie jestem do końca przekonana, chociaż mam spodnie, no bo ładna i w ogóle ma bardzo fajny materiał, taki miły, bawełniany i to jest taka ciemna zieleń. Myślę, że mi to fajnie pasuje do włosów. Pochodzę jeszcze, jak coś tu po nią wrócę i dam wam znać w domu, czy wzięłam. Wróciłam, pokażę wam co. Coś mi wpadło jeszcze. Ale w H&M-ie kupiłam jednak tę sukienkę. Już wam pokazuję ten sweter. A tu już go widzieliście przy mierzalni. Ale jeżeli chodzi o ten sweter, to wziąłam go w rozmiarze L i kosztował 34,99, ale słuchajcie, była akurat promocja minus 20%, więc tak naprawdę zapłaciłam chyba 34 funty za te oba produkty. Za te dwie rzeczy. To jest sukienka. Ja na nią patrzyłam wczoraj na stronie internetowej, słuchajcie. I ja ją chciałam zamówić w pełnej cenie. Ale właśnie nie byłam przekonana i chciałam ją sobie zmierzyć. I ona, słuchajcie, teraz w sklepie kosztowała tylko i wyłącznie dyszkę. Proszę bardzo, 10 funtów. I
Na nią też była zniżka, więc na całe zakupy była zniżka minus 20%, bez względu na to, czy jest to coś przecenione, czy nie. Zostawię wam link, jak znajdę te rzeczy, w opisie do H&M-u, ale poszłam sobie do Benefitu. Wiecie, że ja kocham moją kredkę, to Precisely My Brows, no i chciałam sobie kupić przeźroczysty żel, dlatego że byłam u koleżanki Ani, którą serdecznie pozdrawiam, i ona mi bardzo poleca ten bezbarwny żel. I chciałam kupić sam bezbarwny żel, który kosztuje 21 funtów, ale mieli taki zestaw świąteczny za 12, więc dobry deal. I w tym zestawie jest właśnie przeźroczysty żel, kredka i druga kredka. I wzięłam sobie ją w jaśniejszym kolorze, bo ta moja kredka, którą mam, jest w czwórce, ale że teraz mam jaśniejsze włosy, coś czuję, że powinna być właśnie trójkę, także jutro się pomalujemy nowymi rzeczami. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to właśnie w Debenhamsie są takie zestawy za 12 funtów. To są co prawda miniatury, ale te miniatury benefitowe i tak starczają na długo. Także taki deal. Do zobaczenia jutro. Czy jest kaweczka? Nieodłączny element poranka. Ubrałam sobie moją nową sukienkę, a Matia pyta, o jaki ładny szlafrok, skąd masz ten szlafrok? Ja, A ja mówię, że to sukienka. Mówi, no na bank sukienka. Ja mówię, no, hejterze, to jest sukienka. Także słuchajcie, taka sytuacja, że jest to sukienka. I dopiero teraz obczaił, że jest już sukienka. Przychodzę dzisiaj do was z testem tych nowości z Benefitu, które wczoraj kupiłam. I się po prostu troszeczkę pomalujemy. Bronzer Chanel Clou. Bardzo mi się dobrze sprawdza. Szczęście w nieszczęściu. Szczęście dla mnie, nieszczęście dla Ani. Ania zostawiła swój pędzel Glam Brush SS3. Ale powiem wam, że nigdy nic nie miałam. Podobno cienie są super, ale też nie miałam nigdy. Nie wiem, nie jestem też za bardzo cieniowa, a że mi nie po drodze. Ale pędzel jest hit. Zapnę sobie tutaj mojego kokona. No jak mógł powiedzieć, że to jest szlafrok? Ja nie mógł powiedzieć, że... A może bym sobie dzisiaj ubrała moje barukowe kolczyki również. Ale to chyba będzie już super wyglądało. Nie wiem, czy nie będzie too much do pracy. Dziewczyny stwierdzą, że się wystrzeliłam jak na pasterkę, co? Ale ekstra to wygląda. Chyba się tak wystylizuje dzisiaj. Chyba tak. Te skokolczyki naprawdę robią ogromną robotę. Także ja sobie odbijam z dłoni i po prostu nakładam ten bronzer. On jest delikatny. Osoby z ciemną karnacją, osoby zimne, osoby ciepłe, super. I ja wiem, że jest zamiennik z W7, ale powiem wam szczerze, że w UK jest go strasznie ciężko dorwać. Ja go widziałam na eBayu za 37 albo 27 dolarów albo funtów. Więc wiedziałam, że jak mam płacić za W7 około 30 funtów, to ja wolę sobie już za 30 parę kupić tego Chanela. Po prostu. Piszecie mi też, dziewczyny, że też macie i nie umiecie tego używać. Ania mi wytłumaczyła, powiedziała, że bardzo ważny jest pędzel, który musi być mocno zbity, taki kapuk. I ten nawet nie jest za bardzo zbity, ale jest dość zbity. Ale mógłby być jeszcze bardziej zbity. Nie wiem, mnie on się super sprawdza. Powiedziała, żebym sobie go zatrzymała, ale jak będę się z nią widzieć, to może jej go oddam. Ale no, love it. I podobno to wystarcza na lata. Chociaż nie wiem, czy to dobrze, bo przecież termin ważności, ale to ma delikatne ocieplenie. Bardzo mi się podoba ten efekt. Ekstra, po prostu ekstra. Nie wiem, co będzie pierwsze, czy ten vlog, czy film z Anią. Zobaczymy, bo tam testujemy razem kosmetyki. No to jest... Zobaczcie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To nie jest żadne konturowanie, nic. To jest po prostu delikatne ocieplenie. Mnie to pasuje, bo jestem ciepła i tym się nie da zrobić krzywdy. A jeżeli macie to i jest u was pomarańczą i wam nie pasuje, no to znaczy, że się za bardzo z wami nie gryzie, bo jesteście zimne. I pamiętajcie, żeby sobie właśnie to mnie Ania nauczyła, żeby sobie wciskać ten brązer w linię. O, idzie. Dzień dobry. Co dam? Ma pani pietruszkę? Koperek. Ale zielony czy biały? Koperek. Idzieś na siedanko.
matko, słuchajcie, to my, co my tutaj mamy? To jest czasem cyrk. Pić na wodę fotomontaż, jak to mówią. Korektor z Charlotte, od Charlotte. Bardzo fajny, bardzo dobrze mi się sprawdza. So far. Jak na razie. Naprawdę sztos. Gęsty, bogaty. Warty. Fajny, fajny, naprawdę. Powiem wam, że dochodzę do mojego, w moim dziennym makijażu dochodzę do perfekcji. Powolutku, powolutku. Mam produkty, które mi się sprawdzają, mam produkty, w których się dobrze czuję przede wszystkim. No i tak się cieszę, że kupiłam tu jaśniejszą kredkę z benefitów. Ktoś idzie. Jedynym produktem, którego potrzebuję, to jest moja miłość. Moje kochanie. Zimny, co? Zimny. O, jak zimno. Naprawdę stwierdziłeś, że to jest szlafrok? Co? Naprawdę powiedziałeś, że to jest szlafrok? Myszku, jestem prawnie niewidomy. No, ale czy to wygląda na szlafrok? Myślałem, że to jest szlafrok, no ale wiesz, od boku jak patrzyłem, to nie widzę, czy to ma otwarcie, czy nie. Ale to jest ładna sukienka, tak mi poprawiłaś. Tak. Nie. Sanostol. Brałaś Sanostol? Nie. Multivitaminkę? Nie. Omega 3? Nie. Nic nie brałaś? Nie, ja się żywię kofeiną. Zażywasz, przegrywasz, panie. No to co? W takim razie teraz się troszeczkę dopudruję. Ale delikatnie, nie robię żadnego bakingu. Może dzisiaj postawię na taki au naturel, albo delikatnie sobie dołożę bronzera. Najpierw sobie nałożę róż, a potem zadecyduję, czy chcę więcej bronzera, czy nie. Bo tak naprawdę przyszło mi się wam pokazać tą kredkę. A tutaj już cały make-up się tworzy. Trochę brudny jest ten pędzel już. Zoewa. Czuję się jak prawdziwa influencerka, mając porządne pędzle. Dobrze. Piękny kolor. Warm Soul. I nakładam tylko tutaj na szczyty, bardzo delikatny kolor. Chyba dzisiaj nic nie nałożę na oczy. Mam takie poczucie, że nic, tylko brwi sobie walnę. A może bym sobie nosweczek wykonturowała, ale nie mam czystego pędzla. Ten jest taki chyba czysty. Ale czym? A jakbym tak użyła sobie tego zimnego cienia z palety Naked? On jest taki zimny. I nie bym sobie przykonturowała nos. Delikatnie. Nałożę sobie ten wos z palety Naked. I nałożę sobie go po prostu na całą powiekę. On jest jasny, matowy, żeby wiecie. Żeby coś się działo, ale nic szczególnego. Makijaż minimalistyczny. No to teraz przechodzimy do zabawy brwi. Trójka. Jest to jaśniejszy kolor niż miałam dotychczas. Ale słuchajcie. Tej kredki jeszcze nigdy nie miałam. To jest ta Precisely My Brow. A to miałam. Tej nie miałam. Goof Proof Brow Pencil. Nie wiem, jak tego użyć, bo to jest grube w porównaniu do tego Precisely My Brow. Więc ja sobie najpierw przeczyszę moje brwi do góry. Ja nie umiem takim. Ja muszę mieć takie, wiecie, precyzyjne. Także to nie wiem. Nie wiem, jak tego używać. Powinnam jakiś tutorial oglądnąć. Więc tu sobie przejadę. Zostawię to na czarną godzinę, ale ten kolor jest dużo lepszy, już widzę. Użyję sobie tej Precisely My Brows, bo tą się umiem obsłużyć po prostu. Tą się... Cześć, pyszku! Przyszedł się przywitać. Przody, których nie mam. Tak, wiecie co? Zdaje mi się, że jak mam... Zdaje mi się, że jak się ma źle dobraną kredkę, w takim sensie, że jest na przykład za ciemna albo za jasna, przede wszystkim za ciemna, to twarz od razu wygląda... poważniej, o dużo Match Beta. No i teraz hit, żel bezbarwny, który utrzymuje brwi cały dzień. No nie no, jeżeli chodzi o benefit, to chyba nie ma lepszych do brwi, chyba że jeszcze Anastazja, ale nic nie miałam z Anastazji do brwi. Check this out. Eyebrow on fleek. Ja wam pokazywałam z NYXa też bardzo fajny żel, ale to jest fajne dla osób, które tylko potrzebują przyciemnić włoski takim ciemnym żelem. A jeżeli, wiecie, wy tutaj rysujecie, dorysowujecie i chcecie tylko to utrwalić, to lepiej jest mieć taki bezbarwny, dlatego że ja zauważam, że ten ciemny mocno przyciemnia. No ale wtedy też miałam ciemniejsze włosy, także jest okej, nie jest drogi, ale myślę, że bezbarwny jest lepszy.
Nałożę sobie jeszcze kredkę na linię wodną. Gdzieś zgubiłam moją barię, więc odgrzebuję moją z Rimmel. Użyję sobie jakiegoś oświetlacza. O, tutaj może tego Illuminati z My Secret. I delikatnie sobie tylko dołożę tu. Słuchajcie, sobie teraz wybieram jakąś pomadeczkę. Jeffree Star Corrector I'm Nude. A może zaszaleję z czymś ciemniejszym dzisiaj. A to... będzie tak jesiennie. Bourjois w kolorze 24. Chyba raz miałam ją na ustach. Ale ja nie lubię szminek. Wiecie, to nałożę sobie jeszcze na to trochę Jeffree Stara I'm Nude. A jednak. Wydaje mi się, że lepiej to wygląda. No i teraz szukam drugiego kolczyka, nie? Lepiej być overdressed niż underdressed. Dzisiaj czuję się jak prawdziwa jesień, słuchajcie. Czysta, prawdziwa jesień. Wrócę do was dzisiaj jeszcze z pokazania mojej torebki z bliska. Dlatego, że ktoś napisał, że nie widać tej torebki na tym filmie. Nagram dwa live'y i torebkę z przebitkami, ale rozumiem, że było to chaotyczne. Może rzeczywiście było to zbyt mało. Więc jak wrócę z pracy, to pokażę wam dokładnie z bliska jeszcze torebkę. A teraz idę podbijać świat. Ciao! O, teraz moje gratulacje na antenie dla FCI i dla Bigordi. Chyba wszystkich sukces EWUSi przygniótł. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że Bigordi miało bardzo dużo wejść, ale nie wszyscy są na Instagramie. No właśnie. No. Dowiedzieliśmy się właśnie, że znaczy wcześniej dzisiaj, że Bigordi miało bardzo dużo ilość, bardzo dużo wejść na stronę. No i ogólnie 15 tysięcy ponad. Przez jeden dzień. Wow. Także ogólnie ja jestem w szoku, że strona wytrzymała i to był nasz jeden z tych. Na początku siadła na chwilę, ale tylko na tak, chwilę. Tak, tak, tak. Siadło na chwilę, ale udało się ją podnieść bardzo szybko, więc tutaj Ewa niemalże jak Jeffree Star i Shane Dawson. No. Prawie wszystkie torebki złote się wyprzedały. Także plus. Teraz jest już złote plus, na plus idą. I to niestety, ale te osoby, które nie zdążyły zamówić tej ekskluzywnej torebki pierwsze 24 godziny, będą musiały poczekać trochę dłużej na czas realizacji. Srebrne torebki są nadal dostępne. Z tego co wiemy. Rano było 50. Rano było 50. A dzisiaj już dzień kolejny, nie wiemy. Mamy nadzieję, że jeszcze jakieś są. Jak nie będzie, no to na pewno dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać z Bigordi i was doinformujemy. Nadal można zamawiać z tym, że będzie troszkę większy czas oczekiwania. Podejrzewamy, że będzie to około połowa stycznia. Dlatego, że już kolejne torebki będą robione na zamówienie. Była przygotowana partia torebek, które już poszły, po prostu ich już nie ma. A reszta będzie no, tak jak na pozostałe torebki Bigordi będą właśnie szyte na zamówienie, jak już kupicie tą torebkę na ich stronie. I basically będzie priorytetem też, także tak. Jeżeli zamawialiście też inne torebki, to te inne torebki wam przyjdą później niż Basic B. Basic B jest priorytetem. Tak. Bo wiecie, dużo się działo. Ewa też miała 40 tysięcy wyświetleń wczoraj łącznie. 50 tysięcy? No nie tego konkretnego filmu, ale ogólnie. Łącznie. No to 50 tysięcy wyświetleń. Także wiecie, zainteresowanie było przeogromne. Wiem, że spośród tych 15 tysięcy to 13,5 tysiąca ludzi osobno weszło. W sensie, wow. Że niektóre były podwójne wejścia. Także masowy ruch na stronie. Kurek, gdybyśmy wcześniej widzieli film Jeffree Stara o procesie, to byśmy sami taki film nagrali. No ale już too late. Przy następnej kolaboracji będzie 20-odcinkowa seria przygotowawcza. Co nie? Nie mieszkamy w Polsce. No, nie mieszkamy w Polsce, ale wiesz, możemy pojechać do Polski na kilka dni. No a teraz jedziemy do Ikei. Żeby nagrać 20 odcinków? Co? Żeby nagrać 20 odcinków? No. A co ty myślisz, kochanie, że jak to wygląda? No nie wiem w sumie. No, zobaczymy. Wiesz, obstawiajcie, co chcecie dalej. Czy chcecie buty, czy chcecie ubrania? Buty, ubrania, fotele gamingowe, skarpetki,
prześcieradła, obrusy, firanki. Jak się nazywa to drugie? Co, firanek? Zasłony, tak. Żaluzje, ubranka dla psów. Mamy nieograniczoną ilość możliwości. Jesteśmy na fali. Ramię to wali. Bo jestem na fali. A teraz jedziemy się trochę zrelaksować do naszej oazy spokoju, którą jest IKEA. Usiąść sobie na fotelu i pomedytować. Jemy meatballsy? No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nasze życie jest pełne niespodzianek w dzisiejszych czasach. W tym tygodniu. Ja się mogę pochwalić? No chwal się! Dostałem nagrodę za najlepszy, nagrodę studenta roku w moim wydziale na uniwersytecie. W ogóle na całym uniwersytecie są trzy wydziały. Wydział Inżynierii, Wydział Nauk Biologicznych i Wydział Nauk Humanistycznych. Ja jestem najlepszym studentem, nie najlepszym, w sensie studentem roku w tym Wydziale Nauk Humanistycznych. Dostanę wygrawerowany medal na stałe. Zgubiliśmy się, także będziemy musieli, jedziemy do IKEA po gablotkę na mój medal i... Zgubiliśmy się. Gdzie się zgubiliśmy? Nie wiem, gdzie jestem, zajechałam źle. No, ale przecież jeździsz tu wiecznie do tej IKEA. No, ale jest ciemno. No to tym bardziej powinna się kierować w stronę światła. Ikei. O, nie lubię tych rond. Ja też. Mam nadzieję, że modal będzie ze złota, to będę mógł gopnąć, żeby mi się studia zwróciły. No w ogóle napisałem maila do mojego wykładowcy z ekoinnowacji z informacją o torebkach Bigordi, dlatego że w dużej mierze te informacje, które są napisane na stronie Bigordi pod naszymi wartościami, są wzięte z mojego kursu, mojego modułu właśnie przedmiotu na temat ekoinnowacji, gdzie pisałem pracę na temat wpływu skóry naturalnej kontra alternatywne skóry. Właśnie, bo Mati też brał bardzo czynny udział. Ja się zajmowałam częścią kreatywną. A ja byłem asystentem. Mati też. Mati ubierał to w słowa. Trochę tak, co nie? Dojechaliśmy. Także, wiecie, to jest temat, który mnie interesuje od pół roku. Mam nadzieję, że ludzie, którzy przeczytali tę stronę... Ja obiecałam na lewie, że zostawimy w opisie ten artykuł. Aha. Ja może go w ogóle przepiszę na język polski, na jakiegoś bloga wrzucę, bo tam są naprawdę ciekawe informacje. W ogóle to jest, raport był przygotowany przez Copenhagen Fashion Summit i bardzo jest dużo filmików dla ludzi, których to interesuje na YouTubie z tej konferencji. I co jest ciekawe, bawełna jest najgorszym materiałem dla środowiska. Bo? Dlatego, że pochłania najwięcej wody, jest jedna z najbardziej toksycznych obróbek materiału. Transport, chodzi też o to, że tam gdzie bawełna jest produkowana tanio, tam nie ma też fabryk, w których może być przetwarzana, więc tutaj do tego się też wliczają koszty środowiska, znaczy koszty dla środowiska związane z transportem. Pestycydy, nawozy, eutrofizacja wód jest w dużej mierze związana właśnie z nawożeniem pól na bawełnę. Ogólnie masakra, bo w ciągu następnych 10 lat ma dojść kolejny miliard ludzi na Ziemi. No i wtedy będziemy postawieni przed wyborem, czy hodujemy bawełnę, czy hodujemy jedzenie. Więc trzeba będzie... szukamy alternatyw. Powiem wam, że bardzo ciekawe to jest. Ogólnie nigdy się nie spodziewałem, że się tak zagłębię w modę. No. Ale to wszystko jest wina tej modeleczki mojej, co tutaj siedzi. W radzieckim płaszczu. Przecież w Bangladeszu. No, a w ogóle najciekawsze z tego wszystkiego, że poliester jest najmniej szkodliwy dla środowiska praktycznie z tych wszystkich. Bo? Dlatego, że... jest łatwo recyklowane. Chodzi o to, że wiesz, że najmniej zużywa surowców w porównaniu do wszystkich innych. Że na pierwszym miejscu jest skóra naturalna, ale to nie jest na drugim... że on się rozkłada przez 100 lat? Bo to plastik? No tak, ale możesz go potem recyklować. Ja w ogóle słyszałem, że z butelek się robi po prostu polary na przykład, że wiesz... Tak. Że, no więc to jest forma recyklingu. To.
A gdzie te święta w Ikei? Najlepsze pytanie, gdzie jest nasza family card? Nie ma. Nie ma świąt. Jak będzie coś świątecznego, to pokażę. Baziowi może kupimy misia? Fotela. Zaraz wam pokażę fotel Bazia, który chciałam bardzo kupić. Jest! Zobaczcie! Mini uszak. Akurat dla Baziulcia. Słodki. Chcę go kiedyś. Ale nam się nie zmieści, więc kiedyś. On się nie zmieści. Bazik się nie zmieści, no. I fotel się nie zmieści. Kocham Ikeę. Tu mi się podoba. Fajnie. Tak surowo i zielono. Coś w moim stylu. Fajnie. Fajna ta kanapa też. Mi się podoba ten dywan. Też fajny. Wszystko fajne. W Ikei wszystko jest fajne. O, nasza lampa. No. Bardzo fajna. Polecamy. Trzeba mieć wysokie sufity, bo ona jest ogólnie ogromna. Inspiracja na wigilijny stół. Piękne. Te szyszki. Fajnie, bo nie jest, wiecie, nie jest przedobrzone. Pięknie. Naprawdę. Mi się bardzo podoba. Ja, mi się podobają te lampy na tym. Widać. Też fajne, no. Mati, musimy kupić dom. To kiedyś będziemy mieć. W naszym domku będzie fajnie. Mhm. Będzie też tak pachnieć? Będzie pachnieć, będę ci piekła ciasteczka. Pokaż, jak mi upieczasz ciastko, otwórz. Zobaczmy, czy się umiesz obsługiwać piekarnikiem. O, nie da się. Plastikowy marmur. Nawet spoko. Ale nie, już nie chciałabym mieć marmurowego blatu na pewno. To dobrze. Nie, nie. Za każdym razem, jak jestem tutaj, to zwracam uwagę na ten kran. I chcę złoty kran. To jest po prostu kwintesencja prestiżu. Mati, upiekłą ci muffinki. Ty? Proszę. Sklejone. Nie dadki Grażyn i Januszów jak my. Fajny kolor ściantki, ciemny zielony. Nie otworzyłaś ani piekarnika, ani... No to wszystko jest przeciwko Grażynom i Januszom. Jak na Janusza przystało, trzeba sobie przycupnąć na foteliku. Tap to explore. O, to jest głośnik. To jest głośnik, lampa. Hit. Fajne. No już, o, kolejna inspiracja wigilijna. Tamto mi się bardziej podobało. To już too much. Idziemy teraz na strefę wyprzedażową. Pokaż, Mati, co tam masz. Pokażę wam, jak wrócimy. Holix. Wróciliśmy z zakuposków. Doświetlam się tu lampeczką, żeby wam pokazać, bo już jest ciemno i zaraz chcę wam pokazać jeszcze torebkę z bliska. Kupiłam taką poduszkę tutaj, żeby mieć tutaj właśnie na kanapę taką dłuższą, żeby przełamać trochę te kwadracioki. I drugą zieloną do góry, dlatego że u góry mam dżunglę ogólnie i chciałabym te liście też przełamać czymś gładkim. Te poduszki kosztowały chyba 3 funie, albo 4, już nie pamiętam dokładnie, a mam tu paragon. 4. Mhm. Tealighty duże i tealighty małe. Gdzie są tealighty małe? O. Ja lubię te duże, dlatego że one się palą 8 godzin, więc polecam wam właśnie w Ikejce. I mam tutaj też małe. Także na przykład jak wiem, że gdzieś wychodzę i nie chcę, żeby się cały dzień paliło, to zakładam ten mały, te małe tealighty. Wzięłam podstawkę na mydło, of course, green, dlatego że używamy teraz mydła w kostce i mi się po prostu plącze na wannie. I małą deskę na cytrynę specjalnie, dlatego że my mamy dużą deskę taką blatową. I strasznie mi to wkurza, że za każdym razem muszę ją myć, więc jak potrzebuję coś szybko pokroić, pomidora, czy tam właśnie cytrynę, no to to jest po prostu dużo, dużo łatwiejsze w użytku. Tutaj 7upix, prosto z Ikei, nie wiem co on tu robi. Mati mu chciał się pić, no i go kupił i go nie wypił. I moje ulubione świeczki z Ikea, to jest ten zapach waniliowy. Powiem wam, że ja nienawidzę waniliowych świeczek. Nienawidzę, strasznie mnie drażnią, ale te z Ikei to jest
wyjątek i ja je uwielbiam, bo one są bardzo delikatne i fajnie pachną. I tak naprawdę tyle. Także taki mini holix jest i ona. Więc jeszcze raz wam tutaj na spokojnie pokazuję dla tych, co twierdzą, że za mało pokazałam jej na live'ie i na filmie dedykowanym. Łańcuch. I to jest naprawdę piękny odcień złota. To nie jest żadne tandetne złoto. Naprawdę solidny, gruby, bardzo dobrze wykonany łańcuch. I tutaj detale. A tutaj jest jeszcze ten uchwyt właśnie na łańcuch. Trochę go skrócę. Dlatego, że niektórzy lubią dłuższe te paski, inni grubsze, ale to jest taki zwykły klasyczny piśku. Ja tutaj robię presentation, znowu będzie, że źle. Będziesz grzecznie tu siedział, jak ja prezentuję torebkę? Będziesz. Każda osoba, która dotyka tej torebki, to naprawdę jest w szoku i mówi, że jakość to jest no majsterszyk, tak jak wam mówię. I na żywo ta torebka też wygląda jeszcze lepiej niż jak ja wam to pokazuję i niż przede wszystkim na zdjęciach. Tutaj z przodu jest blaszka Bigordi Made in Poland, która jest w dosłownie, no w tym samym odcieniu złota, to jest to samo złoto co łańcuch. Ja już ją noszę trzeci dzień i nie oszczędzam jej, naprawdę, naprawdę nie oszczędzam jej. Ta torebka nie ma ani jednego zadrapania, zobaczcie, naprawdę jakość jest przepiękna, ona jest sztywna. Ta torebka w ogóle nie straci swojego kształtu. Bigordi już robiło test, można tutaj wrzucić 5 kg, dosłownie cegły wrzucali, żeby sprawdzić i nic się tutaj nie odkształcało, nic się tutaj nie powyginało, wszystko zostało w tym samym kształcie. Tutaj są oczywiście dwa zapięcia magnetyczne, co jest naprawdę super, bo jednak jak jest jeden klips, no co dwa klipsy, to nie jeden, wiadomka. No i przede wszystkim kolor czerwony, tylko światło przekłamuje ten kolor. On na filmie był bardziej właśnie taki, nazwałabym to po prostu oczojebny, ale w rzeczywistości to jest właśnie taka klasyczna czerwień, jak podeszła Lubutynów. Jest też element okuć, również złoto, tutaj wszystko złoto dopasowane. No i jeżeli chodzi o środek torebki, no to tutaj jest jedna duża przegródka, tutaj jest druga duża przegródka, także ja jej nie wypycham, no bo to są rzeczy, które ja noszę tak naprawdę na co dzień, plus jeszcze aparat. Tu jest jeszcze przegródka właśnie na zamek. Dwie przegródki, jedna krótsza, druga dłuższa, na przykład na szminkę, na błyszczyk, czy tam papierosa, czy tam co tam chcecie. Także naprawdę jest bardzo pojemna i ja na moim live'ie wam pokazywałam, co się zmieści w tej torebce. Także możecie sobie zobaczyć, to jest ta pierwsza część live'a, tam właśnie pokazuję, co tam się może zmieścić. No i zobaczcie, że ta czerwień jest naprawdę nienachalna, bo ja się martwiłam, że tej czerwieni będzie za dużo, ja ogólnie nie lubię czerwieni. Ogólnie, ale w dodatkach bardzo mi się podoba i uważam, że cała ta torebka wygląda bardzo elegancko i nie uważam, żeby to była torebka tylko na wyjścia. No ja w tej torebce chodzę codziennie i będę ją nosić również do stylizacji sportowych, jak i eleganckich. No po prostu to jest moja dzienna torebka. Ej, Baziek! Zobaczymy, jak jest odporna na, pazury psa. Ja, słuchajcie, tą torebkę pokazałam dzisiaj też w pracy i dziewczyny też zgodnie stwierdziły wszystkie, że wygląda na torebkę od jakiegoś projektanta. No w końcu jest od projektanta. Z tyłu gładka i tyle tak naprawdę. Mam nadzieję, że ta oto recenzja teraz na spokojnie, jeszcze wam to pokazuję, jak ona wygląda, wam wystarczy. A ja się z wami będę żegnać, bo ten mały gówniak, jest taki niedobry. Przeszkadza mi tu. Łyszku, on chce być po prostu w kadrze. Zawsze chcesz być w kadrze. Masz, proszę, swoje 5 sekund. Powiedz coś mądrego. 5, 4, 3. Daj głos. 2. Daj głos. 1. Daj głos. Daj głos. Daj głos. Daj głos. Pięknie. Daj głos. Daj głos. Daj głos. Nie, koniec, koniec już tego. Koniec już tego dobrego. Ja zabieram się za edytowanie tego vloczka i wrzucam wam go od razu jutro, więc go widzicie dziś. I do zobaczenia. Drugi. Ewa jest jeszcze w pełni... Jaki drugi? Co? Jaki drugi? No vlogmas. Trzeci. Trzeci? No trzeci jutro będzie. Uciekł mi jeden dzień przez to wczoraj. No mi też. No to do zobaczenia. Ho, ho, ho!